Hej, witajcie w kolejnym Let's Play z FIFA 12. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zespołem Manchester City oraz zespołem Wigan Athletic. No, dwa całkowicie wydaje mi się różne spotkania, ponieważ pierwszy rywal wydaje się w miarę mocny, natomiast z drugim powinniśmy sobie bez większych problemów poradzić. No ale jak będzie wyglądała sytuacja, przekonamy się już niedługo. Zerknijmy może sobie tylko na początku na nasz skład. No nie jest jakoś strasznie źle. Chociaż jak wiadomo, mogło być lepiej. Szkoda tylko, że nie może Van Persie grać, bo w ostatnim czasie jest bardzo dobrej formie. Okej, ale my już sobie przejdźmy do spotkania. Zobaczmy. Stroje mogą takie zostać. Jest fajna pogoda, tak więc wydaje mi się, że powinniśmy zwyciężyć. Gramy na własnym stadionie, więc kolejny atut po naszej stronie. Tak więc ja was teraz zapraszam na skrót. Usłyszymy się zaraz po nim. Ależ niesamowity atak obrońcy. Szansa! Ależ spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto. Jest zawodnik na czystej pozycji. Zdecydował się na strzał. No, strzela! Nie złapał tej piłki. Ależ okazja! Broni, ale piłka w grze. A już miałem nadzieję. Czy to wykorzysta? I za chwilę Arsenal London wniesie w grę tej drużyny. Głową w kierunku bramki. Jest gol! Cały czas go chwaliliśmy, ale teraz nie miał nic do powiedzenia. Ale to jest bramka niespodzianka. Bronił. To może być bramka. Piłka w bramce i mamy wyrównanie. Zaskakujący gol. Rywal wyraźnie dominował, a jednak zdołali strzelić bramkę. Mieliśmy skuteczny kąt. Nie zagrał. Przyjął i odgrywa z powrotem. Będzie karny dla Arsenalu. Spodziewać, że zamieni karnego na bramkę, ale zawsze pozostaje niepewność. Witajcie po pierwszym spotkaniu w tym odcinku. Udało się zwyciężyć 2-1 z Manchesterem City. No niestety, bramka, którą straciliśmy, wydaje mi się, że była troszeczkę po błędzie naszego bramkarza. No ale to nic, na szczęście udało się potem zdobyć drugą i wywieziemy 3 punkty. Okej, co to ocen pomeczowych? Całkiem nieźle spisał się Wellington oraz Diaby. I całkiem nieźle obroną dyrygował Musacio. No niestety w tym meczu nie najlepiej spisał się Ogbonna. Tak poza tym reszta zagrała na takim przeciętnym, jak dla siebie, poziomie. Okej, tak więc niedługo zbliża się już półfinał z Liverpoolem. Mamy już go za tydzień, a teraz przeprowadźmy sobie może konferencję prasową i zmotywujmy naszych zawodników, ponieważ przyda im się na pewno takie coś. Okej, Van Persie prawdopodobnie chce wrócić do składu. Zobaczmy, jeżeli jak wygląda jego energia. Jeżeli jest okej, to jak najbardziej może wrócić. Jasne, odpoczął całkowicie. Tak więc może sobie spokojnie wrócić. I razem z Wellingtonem wyjdę w następnym meczu w pierwszym składzie. Okej, Wilshere oraz Arteta oczywiście. Może się zamieńcie. I Walcott, powiedzmy. Tutaj Jenkins, a na prawej stronie Ansaldi. Okej, tak więc oraz oczywiście Szczęsny musi wrócić do bramki, bo jednak jemu troszeczkę bardziej możemy zaufać niż Fabiańskiemu. Okej, tak poza tym jeszcze ktoś by mógł się tutaj, Ramsey ewentualnie? Może, tak, może sobie Ramsey usiąść na ławce. Okej, tak więc tym razem czeka nas troszeczkę słabszy rywal. Zobaczmy sobie, czy Manchester United rozegrał już swoje spotkanie. Nie, jeszcze nie. Tak więc cały czas mamy 3 punkty przewagi, bo w poprzedniej kolejce udało mi się zwyciężyć 4-0. A zobaczmy, z kim mierzą się teraz. Z Aston Villą. No, być może tutaj uda im się, stracą punkty.
ale ten masz dopiero za 3 dni, tak więc wszystko zależy od nas. Jeżeli uda nam się zwyciężyć, to będziemy mogli spać spokojnie. A ile było meczów już rozegranych? 33. Tak więc do końca sezonu zostało już tylko 5 kolejek. I mamy 3-punktową przewagę, tak więc szansa na mistrzostwo jest całkiem spora. Okej, ale przejdźmy już sobie do samego spotkania. Stroje mogą takie być. A ja was teraz zapraszam na skrót i usłyszymy się zaraz po nim. Arteta. Brawo za to podanie. Złe krycie i napastnik zdobywają bramkę. Jest w świetnej formie strzeleckiej. Po raz kolejny to potwierdza. On ma łatwość celnie do partnera. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Mógł wyrównać. Często kończą się utratą piłki. Doyle. Sędzia odgwizduje faul piłkarza Arsenalu. Racą zawodnika, a za moment mogą stracić bramkę. Fatalna interwencja. Zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Ryzykowna, ale udana interwencja. Zdecydował się na strzał. A poprzeczka! Piłka nadal w grze. Witajcie po drugim spotkaniu w tym odcinku. Tym razem udało się zwyciężyć tylko 1-0. I był to całkiem szczęśliwy wynik, ponieważ Wigan również miało swoje sytuacje i mogli nawet wygrać. Jednak najlepszy okazał się u nich bramkarz. No cóż, no całkiem dużo miał fajnych interwencji. Oraz całkiem fajne zaskoczenie. Najwyższą notę utrzymał on nas Jenkinson, nasz junior. Co do czerwonej kartki Musacio, strasznie głupia czerwona kartka, niepotrzebnie tam faulowałem i teraz będzie on wykluczony niestety na najbliższe spotkanie. Okej, znaczy najbliższe ligowe spotkanie, bo teraz, jeżeli się nie mylę, zawodnik zawieszony, dokładnie. Teraz czeka nas spotkanie z Liverpoolem w Pucharze Anglii. Może wypowiemy się na temat Liverpoolu? Nie, niekoniecznie. Możemy wypowiedzieć na tym ostatniego meczu. Naszego nie możemy? No dobra, w takim razie powiedzmy, że pochwalimy Jenkinsona za to, że całkiem nieźle zagrał. Już dzisiaj, dobra. W takim razie przygotujmy sobie skład. No dobra, nie będzie Giroud. No Ogbonna musi zagrać Jenkinson. No dobra, niech będzie Sissoko. Trochę niepotrzebnie wtedy go chyba chwaliłem. Benayoun, Mertens, Walton niestety, ale się trochę zmęczył, chociaż Agmon Lahor zapewne bardzo dobrze go zastąpi. No i zmienimy może już tego Ogbonna i usiądzie sobie Miguel. Okej. Wstawmy może jeszcze Diabiego w miejsce Ramseya. A tak to skład wydaje mi się, że będzie okej. Tak, bo innego napastnika nie mamy, który byłby bardziej wypoczęty. Tak więc w tym odcinku to będzie tyle. W następnym czekają nas dwa naprawdę ciekawe spotkania z Liverpoolem oraz Chelsea. I zerknijmy może tylko na tabelę. Manchester United ponownie zwyciężył, no cóż, ale tylko 4 spotkania do końca, tak więc możemy wypatrywać swoje nadzieje w tym, że utrzymamy tą przewagę do końca. Tak więc do usłyszenia razem, na razie, cześć!